Warszawa, Warszawa, proszę Państwa. Warszawa jest bardzo stara, stara Europa, stare wszystko. Na pewno nie jest tu Ameryka. Ameryka jest młoda, nie ma 300 lat, a tutaj groby na Grochowskiej mają, proszę Państwa, więcej jak 1000 lat. Przecież na Grochowską to pojedziecie, proszę Państwa, tramwajem, tak jak ten żółty bus piękny jedzie. No to tramwajem pojedziecie na Pragę Południe. I po prostu on, jak będzie Stadion Narodowy przy rondzie Waszyngtona, skręci w lewo, potem Grochowską pojedzie w prawo, dwa przystanki za Polskim Wedlem i macie groby przykościelne, które mają, proszę Państwa, więcej jak 1000 lat niektóre. Witamy piękny bus. Radio Koncita, Tok FM, Euro Koncita. Warszawa, Warszawa, Rzeszów, Tarnobrzeg, Warszawa. Tu jest Warszawa, stary tramwaj, stara wiara, stary papież. I teraz galerie oficyny. Widać, proszę Państwa, tam w budynku Rzeczpospolita była na zakręcie. Jak tam ruszyły te samochody, czerwone raczej, to tam jest po lewej przystanek. To ten Zelewski się upił, jak to był, zdaje się, pierwszy wernisaż, upił się. Tak się upił, że nawet nie mógł wsiąść, ludzie mówili, do tramwaju. I ta Małgosia, nauczycielka, może poświadczyć, no ona nie pomogła mu, no bo przecież ona jest kobietą, ale mówiła, że ludzie pomagali mu wejść do tramwaju przy niej, bo był tak pijany i zostawił dwie torby. Jeszcze mało brakowało, żeby tam była kamera, proszę Państwa, ale były moje płyty CD. I myśmy to następnego dnia z kurczaczkiem zabrały. Ja mówię, chodź kurczaczku, bo jak on zostawił te torby, no to tam coś mojego może być. I były rzeczywiście, proszę Państwa, były moje płyty CD. Zabrałyśmy, pojechałyśmy do Zaleskiego, a Zaleski się upił, że w domu, proszę Państwa, leżał, spał, nawet nam drzwi nie otworzył. No, sąsiad walił kułakiem, ja mówię, niech pan się uspokoi, bo to przecież w końcu jest mieszkanie. Ale tu w Warszawie jest taki zwyczaj, jest chamstwo walenia. Tu w Warszawie jest taki zwyczaj zaczepiania, mówienia dzień dobry, to trzeba raczej uciekać, się nie odzywać. Bo jak ci powie dzień dobry, a ty nie odpowiesz, to mogą iść za tobą i po prostu nakopać. No, tak jak w Parku Skaryszewskim są napady, tak samo i tutaj w centrum Warszawy są napady, pomimo kamer, bo im się wydaje, że jak szybko kogoś pobiją i uciekną, to nic nie będzie. A względem Pana Boga to co? Pana Boga nie ma, bo tutaj, tak jak mówię, w Warszawie bardzo dużo jest ateistów. Nie ma ani jednego mormona, ani jednego świadka Jehowy, ani jednej osoby prawosławnej, ani jednej ewangeliczki. Ludzie przechodzą, bo naprawdę już są nienormalni, proszę Państwa. Galeria Oficyna, Aleje Jerozolimskie 107. Zapraszamy. I buziaczki przesyłamy. No, będzie dobrze, będzie dobrze. Proszę Państwa, będzie dobrze. Tutaj ludzie przyjechali z jakiejś dzierewni, ale aż z takiej dzierewni, że oni po prostu, wiesz, nawet nie chcą Państwa zobaczyć. Głupi naród, Państwa, ale jakie to głupie. Świadomie omijają przejścia podziemne i nie chcą przejść. Państwo zobaczą. I krzyczą na siebie, nie dość, że korzystają w jakimś sensie, to jeszcze na siebie krzyczą. Także nasze Polaczki z parafii mogą być też i świętej Anny spod kolumny Zygmunta. Będą teraz tutaj szpanować, bo jak my tutaj pokazujemy i robimy film, nagrywamy Warszawa Centralna, to będą się tutaj kręcić. Polacy to tak jak małe dziecko 5-letnie, że jak do domu przyjdą goście, to postaw się, zastaw się. Proszę Państwa, ja jako ta artystka, to ja musiałam jakieś arie wykonać, jakieś pieśni zaśpiewać przynajmniej, prawda? No, buziaczki i proszę jeść kaczki. Warszawa Centralna, gdy jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacji.